Cześć, dzisiaj jak co tydzień zapraszam Was na hall i będzie to jak zwykle, albo jak bardzo często raczej, hall z Lidla. Tutaj akurat położyłam Paragon i Invisible, zapłaciłam i udało mi się odebrać drugą książkę, którą dam mojej przyjaciółce. Więc tak, zaczynam od buraków, to są buraki gotowane. Baśka je uwielbia, dobrze je znacie, wiadomo, warto mieć buraki. Wzięłam tylko jedno awokado, bo były jakieś takie słabe, to mi się wydaje w miarę okej. No ale zobaczymy. Rukola i dużo innej zieleniny, czyli dwie pietruszki, dwa razy koperek i dwa razy szczypiorek, nie wiem, gdzie jest drugi. A, jeden szczypiorek wzięłam, ale... A, i jeszcze bazylia, bo będę robić ten taki sosik, który Wam pokazywałam w ostatnim foodbooku. Tutaj Wam go podlinkuję. Razem ze słonecznikiem to jest po prostu genialny sosik i idealny sposób na przemycenie takiej zieleniny dla dzieci, które mają jeszcze trochę problem z takim gryzieniem zieleniny. Dlatego pomidorki koktajlowe, dwie limonki, dwie śliwki, dwie czerwone cebulki, takie dwie super czekolady. To jest chyba jakaś limitowana, ale 95%. 70%, bardzo je lubię. Tutaj są też dwa mango, bo ostatnio przeczytałam jakieś takie badania, że mango pomimo tego, że ma wysoki indeks glikemiczny, to może wpływać pozytywnie na zawartość cukru, w sensie na poziom cukru we krwi, więc spróbuję. Orzechy włoskie, bo ja moich tyle, że już mi się skończyło z zeszłego tygodnia. Tofu wędzone, tofu naturalne. Dwa humusy, jeden humus już zjadam. I tutaj jest taka fajna rzecz. Zobaczcie, jednoręczny młynek i był do pieprzu albo do soli. Bardzo fajna sprawa. Zobaczcie. Tak, i to się normalnie mieli. Dlatego jest taki fajny, malutki. Potrzebowałam tego w moim życiu. Szpinak, bio kiwi, bio banany, dwa jabłka szampiony, jedno grójeckie, dwa syropy klonowe. Wzięłam też żurek. Tym bardziej, że to jest produkowane przez piekarnię, która jest z mojego miasta. Ma dobry skład. Miałam ochotę. No wiem, że można to zrobić samemu, ale jakoś teraz, później się dowiecie dlaczego, ale nie mogę tego zrobić sama. Dwie cytryny bio, arbuz nie mogłem po prostu się powstrzymać. Mam soki grejpfrutowe, jabłkowe, jabłko granat, trzy bataty i te chipsy, te warzywne i te z limitowanej edycji, właśnie z nimi zjadam hummus. Bardzo smaczne. Jedyne, które było wegańskie, bardzo je lubię, chociaż są dosyć pikantne. I jeszcze wziąłam taki olej zwykły, jedyny, który był w takiej niezbyt dużej butelce. Będzie mi potrzebny do majonezu, a chciałam, żeby był majonez biały. No i to tyle. Jeszcze wziąłam kolorowankę dla Baśki. Taką z pieskami i kotkami. Bardzo się ucieszyła. To wszystko. Mam nadzieję, że ten hol Wam się podobał. Jeśli tak, to kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał. Widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, pa, pa.